Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 2. Panie i panowie, jesteśmy teraz w tym wielkim dojo. No i zmierzamy do Prince'a Chana, który nam uciekł z tego całego placu. No i musimy przyjść do niego i go załatwić. No także lecimy do przodu, co? O, już mamy na start tutaj kolegów, to mam jakiś sekret chyba. Dobra, chciałem grać z jednym tutaj dzisiaj, ale widzę, że się nie da, bo dostaję pierdul. Już na sam początek, także panie i panowie, kolejny odcinek Serious Sam 2. Jestem ciekaw, ile w sobie ta seria zajmie odcinków. No cóż, to się na pewno okaże, nie? Słyszę pająki, mi się to, o właśnie, bardzo nie podoba. Także ja będę sobie tutaj stał pod tym balkonikiem, żeby Bigby tutaj nie spadł za ten, na głowę nagle, z pająków. Zresztą się pojawiam chyba razem, chociaż nie jestem przekonany co do tego. O, tu pajączek się teraz pojawił. Nie no, pająków to się nie spodziewałem, nie pisałem się na pająki. Nie, pająków to... Pająków to my nie chcemy, dobrze, można tutaj biegać. Mogę się z tego wyskoczyć? Tak jest, ale co mi to da? Na górę się pewnie da jakoś dostać, ale no tak. Panie i panowie, ja trochę w Serious Sama nie grałem, także proszę mi tutaj nie szkalować. Ale panie i panowie, lecimy kolejny odcinek. Co tam u was? Jak tam u was? Ja ogólnie mam tyle pomysłów na nagrywanie, jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o live, jeśli chodzi o gry, które chcę przejść, że nie macie naprawdę pojęcia. Co się będzie działo na kanale teraz, to uff. Przecież mówię to za każdym razem, ale naprawdę uff. Możecie mi zaufać, że naprawdę powinno być grubo. Mam nadzieję, że będzie grubo. Boże, jakie ten! Arachnoidy! 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 Chyba pierwszy raz arachnoidy widzimy w tym, w grze, nie? Tutaj w Serious Sama 2, tak mi się wydaje. Ale są bardzo słabe te arachnoidy. Tak niesamowicie słabe. Okej, do arachnoidów się nie spodziewałem. Ale to były małe arachnoidy, nie? Też nie pamiętam, czy są warianty arachnoidów tutaj w tej grze, tak sobie powiedzieć szczerze. Bo było to trochę dawno, zanim ja całą tą grę przeszedłem, także... No, tym bardziej. Ale że to jest arachnoid, to ja wiem. Tej wiedzy mi nikt nie odbierze. No i też tutaj poczytałem tak naprawdę trochę o Serious Sama 2 na internecie. No i co się dowiedziałem, że ludzie nie lubią Serious Sama 2. Przez to, że na przykład właśnie jest dużo przeciwników, że trzeba czekać właśnie jak te fale się skończą. Ta fala na przykład teraz mogłaby się kompletnie już skończyć. No to jest niepotrzebne, żeby oni się pojawiali w kółko i w kółko, no nie? No bo trochę ich jest za dużo, nic się nie dzieje, to tak jeszcze dwóch. To się trochę bija z celem, nie? Przynajmniej takie jest moje odczucie. Może błędne, może prawdziwe. Ale mam naprawdę tak dużo po prostu filmów do nagrania, mam taką po prostu głowę pełną pomysłów, że po prostu... Uff! Czy tak fajnie. No właśnie na show mam dużo pomysłów, jakie gry można nagrać. Już mam dograne. Czy dograne, połowę dograną to naprawdę kolejnego odcinka do naszego show. Nie będę wam zdradzał, co się w nim pojawi, ani jaka gra się pojawi, bo chcę, żeby to była w pełni, w 100% niespodzianka, także... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty możesz sobie zginąć, bo ja cię nienawidzę. Zniszczyłeś mi życie na jednym poziomie, kompletnie. I oczywiście będzie ich więcej teraz, no bo to oczywiste. O, nie, kolego. My się bardzo nie lubimy. Bardzo wręcz. O, jakaś była scenka, przepraszam, że pominąłem, chciałem gościa zastrzelić. Okej. Okay. W sumie się pogubiłem teraz, z której strony przyszedłem, ale Gami mówi, że z tamtej strony przyszedłem, więc idę tutaj, dobra. Ale nie, stop, pauza, bo tu jest dalej to. I want this. I actually do. O! Wait a fucking second, poczekajcie. Jak, co, what? Kierwa. Odbierzesz się sam, kiedy nie. No, dziękuję. Jest jakiś parkour sekret, czy o co chodzi? Odbij się, dobra. Op. No co jest? Jak tam na górę wleść? Bo musi to być związane z tym na pewno, ale jakim sposobem? Ej! Okej, nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, ale jestem happy, że się udało. Może tak. Może tak. Jestem happy, że się udało. Pewnie miałem się po prostu jakoś specyficznie od tej belki odbić, tej tamtej drugiej, nie? Oż ty w życiu. I z drugiej strony jest drugi? Już myślałem. W ogóle mam lepsze shotguny, nie wiem, czy po prostu z niej korzystam. No bo są overpowered trochę. Okej, to pierwszy sekret na poziomie się udało zdobyć. Także w ogóle te ogody. Są ogody japońskie, chociaż to wygląda bardziej
Nie wiem, czy to wygląda jak Chiny, czy jak Japonia bardziej. To są znaczki mentala, nie myślałem. Zawsze ja w ogóle moje marzenie to jest polecieć do Japonii, a to jest bardzo drugi biznes. Więc to się... O brother, no to się raczej nie spełni. Nie też może, miejmy nadzieję. Te pieprzone klauny. No chyba przyszedłem za szybko. Ale masakę tu zrobiłem im. Ale wjazd na chatę im zrobiłem. No trochę ich tu jest. Właśnie, jak widzicie, o tym właśnie była mowa, że spawny w systemie 2 nie są najlepsze. I to zdążyłem już sam zauważyć, oż ty w życiu, wcześniej. Mogę to rozwalać? Mogę to rozwalać, żeby hajs dostać. To mi się już nie chce wracać. No i tam jest jeszcze pieniążek, to jest ten pieniążek, sobie wezmę. Skoro jest, to sobie go wezmę. I się przerzucę na Uziki, dlaczego nie? Jeszcze mam dużo, w sumie wszystkiego. Zbroję maksymalną, kiedy to się stało ostatnio, że ja mam zbroję maksymalną miał. I tak by the way, proszę przestać mi jebać w komentarzach, za to, że chujowo Syriusa ma 2 gram, okej? Okay? Ja wiem. Sam to komentuję zresztą, że bardzo chujowo Syriusa ma 2 gram, okej? Okay? Dobra. Git, git. Ty się zaboi, lecimy. O, ja to pamiętam. Jak mało rzeczy pamiętam, tak, to pamiętam. A za dobrze to miejsce. To było tak śmieszne miejsce, to wygląda jak taka właśnie arena do walk typowo. Czy podniesienie? A czy pamiętam miejsce, ale co się tu robi? To już nie. Da wskoczyć? Niezbyt. Au. Coś tu się robiło, ale fuck knows co? To się może skończą kiedyś, bo... Nie będę narzekał, bo mimo wszystko czasami... I tak w innych czasach też dużo leciało, nie? I też się nie kończyli, też się po prostu czekało, że o, niech się te przeciwniki skończą w końcu, bo ja bym chciał iść dalej. A tu dupa, nie pójdziesz dalej. Chciałbyś pójść dalej. Dobra, szybko, te klauny lecą. Wybuchowe klauny. No i ludzie narzekali też online na to, że na przykład design przeciwników, których znamy już z poprzednich części Syriusama, czy tam z innych części Syriusama, został zmieniony. I im się to po prostu ludziom nie podoba. Na przykład kamikaze teraz mają głowę na takie sprężynie. I to jest chujowe według ludzi i... Czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam? No nie wiem, nie wiem. Na pewno niektórzy po prostu nie pasują tutaj designem. Jakby na przykład robili kamikaze na przykład do każdego świata inny design, nie? Wiecie o co chodzi, żeby pasował po prostu do danego miejsca. To tak, to spoko. Ale też... W innych systemach... O, super. Nie trzeba było tego zmieniać, a to działało wszystko, nie? Więc... No nie, to odpada. To odpada, no, będziemy tym cisnąć. To mi wszystko ma fajny zasięg. Dobra, co ja tu trzeba było zrobić? Nie wiem, to nie skończono się, czy co? Chyba się... Spokój gier? Okej, ty, ja nie pamiętam, co tutaj się działo dokładnie. O kurwa, dobra. Pierwszy token. Ała, 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 drugi token. Trzeci token. Czwarty token. We are going out of here. Going, getting out of here. Boom, 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 Syriusam. Dziękuję też. Wiem, że odcinki rzucam rzadko, albo nie tak często, jakbym chciał może, o, w ten sposób. Ale wy dobrze wiecie, co się stanie, jeżeli my tą grę skończymy. Skończę się już sam na kanale. Przynajmniej oczywiście do kolejnej części, jak Crow Team ją wyda. Ale tak, jeśli chodzi o te gry, które były, to jest ostatnia gra, jak tu mamy do przejścia. I trzeba się, musicie się z tym pogodzić, ja też się muszę z tym pogodzić, ale mi jest ciężko, bardzo ciężko się z tym pogodzić. Nie chcę kończyć Syriusama na kanale. Syriusam zbudował mi kanał to naprawdę. Jakkolwiek duży by on nie był, to Syriusam naprawdę sprawił, że jakkolwiek mogłem z tym kanałem ruszyć do przodu, zrobić to, co chciałem zrobić na kanale. Może niekoniecznie zrobić to, co chciałem zrobić, ale
osiągnąć więcej, niż bym kiedykolwiek na YouTubie osiągnął. Czy przez kolaborację, czy to przez coś innego, nie? Ale tak czy siak, nie wiem co będę, po prostu nie wiem co będę robił w momencie, w którym Siriusami zabraknie, a ten moment nadejdzie i to boli. Oż ty w życiu! Okej, no tego to się nie spodziewałem. No i lecą, tylko coś wziąłem. Nie leci, nie lecą. Cię jak się bagują? Crowdy mógł o tym pomyśleć lepiej, naprawdę. Czy ja mogę wskoczyć tam na górę? Ty, mogę tam na górę wskoczyć, jak nic. Czy nie będzie mi dane? Nie mogę, fuck. Dobra, zjebałem to, może od dołu tutaj lecieć. Muchę mam na monitorze, wydupiej mucho. O Jezu, atakują mnie aż. Magią mnie atakują. Dobra, to jeszcze raz. W ogóle co ja bym chciał tutaj zebrać, bo niekoniecznie muszę zbierać wszystko, robić sobie pod górkę. Życie mam, amunicję mam. To chyba idę po token, nie? Od razu. Karamba! Chyba po token od razu idę. Tu musi być jakiś sekret związany z tym, że gdzieś można wskoczyć, gdzie by się normalnie nie dało wskoczyć, nie? Ale czy ja jestem na tyle młody, żeby to znaleźć? Oczywiście, że nie! Co wy sobie myślicie, że co? Ej! Śmiesznie jest zawsze, jak ktoś wspomina o grach, no, you know, grając w grę, nie? W sensie, będąc jako postać w grze, o to mi chodzi. Tak, na przykład Deadpool, tak, na przykład Sirius Sam. Tak, by the way, Deadpoola mamy do nagrania. Nie wiem, czy wiecie, od wielu, wielu już lat powiedziałem, że ogramy Deadpoola, no i trzeba tego Deadpoola kiedyś ograć, bo Deadpool to jest bardzo fajna giera. Mało ludzi wie, że powstała naprawdę zajebista giera o Deadpoolu. Więc wiecie, trzeba ją będzie ograć, nie? Takie mam wrażenie. Dobra, idziemy stąd. Albo jednak nie, bo nie pozwolę mi iść jeszcze stąd. Dawaj money. Here we go. Money, 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 money. Mam dobry humor, chyba widać, nie? I zacinam się, nie stresuję się. Let's flow, jak leć! Kurde, co się będę przejmował, co? Czy mam włosy nieogarnięte, czy coś? Nie będę się tym przejmował. Pierwszy raz od dawna nagrywam teraz odcinek kompletnie bez stresu. Jestem happy z tego powodu. Wow! Paczka z Sirius Sama jedynki. O. Beautiful. Ocena z tego z IGN. Sirius Engine. Croatin owns. Damn, ale fajna ściana. Dwie wycinki z gazet. O, ale to o, fajnie się człowiekowi zrobiło, to zobaczyło. No i pewnie sekret jeszcze. Oczywiście pewnie ktoś mi powie gdzie, ale ja nie wiem gdzie. No po co miałbym wiedzieć gdzie? Nieważne. Czy to będzie już Bataliero? Komandore Bombardiero. Mortadela. Tu będzie już Bataliero, tak. Tu już jest miejsce, gdzie jest Bataliero z Princem Chanem. Z tego co mi się kojarzy, tylko tu musimy jeszcze parę rzeczy zrobić. O, pająki idą świetnie. Zaczęło skręcać i nienawidzę pająków, po prostu te takie nóżki. Paskudztwo. Wiem, game pokazuje teraz miejsca, gdzie mam iść pewnie albo coś zrobić, ale czy ja to zapamiętam? Oczywiście, że nie! Po co ją pamiętać? No tak, idą mi wpierdolić, no ewidentnie. No to Bataliero. What? Działo? Armata śmierci? Bazooka! To nie jest bazooka? W sumie nie wiem, czy to jest bazooka, czy nie. W ogóle tu zaczęła gra mi lepiej działać, albo mi się wydaje. Dobra, let's fucking do this, boys! A niech będzie, wiecie co? Chciałem was inaczej potraktować, ale gra postanowiła inaczej. Dobra, no to Bataliero, Komandore Bombardiero. O shit. Z tego co pamiętam, przeprawa tu jest całkiem sroga, to nie jest nic prostego.
nie jest absolutnie nic. O, powinno ci to zabić. Ale dziwne, że on tu przeżył. Mamy rakietnicę, to jest jakiś plus. My też mało byli, bo zaskoczyły planetę. Weird. Mamy też działo, a gdzie to działo jest? O, that's a big boy. Aż patrz, chyba łatwiej niż reszta. Au! No tak się nie robi, panowie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja wam zaraz pokażę, gdzie raki zimują. Jak chcecie sobie jakoś zachować, mimo że mam, nie wiecie co, mam pod chuja jakie tutaj. Więc wydałoby się z rakietnicy jebut, jebut, jebut korzystać. Dobra, lecimy z tematem. Ooo! Rakiety plus 8. Da. Wiecie co? Ten upgrade Sirius M4 na samonaprowadzające rakiety zajebisty. Brakuje tego w Sirius samach takich. Mimo wszystko nie każdy potrafi. Ja jestem jedną z tą osobą, żeby strzelać idealnie rakietami, okej? Okay? Ja... Nie wiem. Dziwne to dla mnie jest. Tak samo ja zawsze wolałem grać takie strzelanki jak Sirius sam, jak Doom. Jak... no... Duke Nukem na przykład tak samo. Mimo, że Duke Nukem ma bardzo mało grałem w życiu, to dałem po prostu przykład takiej gry. Chodzi mi pokrótce o to, że tutaj wszystko co leci, to leci w jednej trajektorii lotu. Nie spada nigdzie, nic się nie dzieje głupiego. Tylko leci po prostu wszystko tak jak ma lecieć. Mi się to podoba. Tam gdzie celuje, tam to leci. O, jaka ta! Jaka obstawa teraz poleciała tutaj do mnie. No właśnie. I to mi się podoba. Let's go bowling. Sam coś na Steamie. What the fuck? On sale from Wish. A coffin of Andy and Laylee. Okej, okay, to jest na wyprzedaży. Okej, okay, dzięki. Ogólnie gra The Coffin of Andy and Laylee jest bardzo fajna gra, polecam. Dobra. F6, bośmy przeżyli pierwszą batalię, to mamy Sirius bombę? Skąd? Przypadkowo chyba, rozwaliłem to i dostałem Sirius bombę, okej. Okay. Mogę to rozwalić? A, czyli nie tylko jedno z tych było do rozwalenia i przypadkowo mi się udało rozwalić dobę. Fajne. Fajne. F6 w takim razie. To nawiązanie do czegoś? Tak śmiało. Mamy Sirius bombę. Może w końcu w tej grze użyjemy. Nie wiem, czy użyliśmy chociaż raz Sirius bomby w tej grze. Tak całkowicie szczerze, nie przypominam sobie. Bo jak nic nie widzę. Nie widzę, gdzie jest cel. Daj mnie cel. No nic nie widzę. No Boże. Dobra, łoimy tymi rakietami, no w końcu coś umrze, nie? To jest chyba najważniejsze, żeby coś umarło. A kto umarł, ten nie żyje, dokładnie. Mam rakiety. Znaczy, tfu, rakiety, to są rakiety według mnie, to są kule. Ja mogę ich zebrać w efekcie, bo tu jeszcze mówić, że mam miejsce na te kule. Nie, tych kul mogę zebrać, to mam full. Nie, nie mam fulla. 30 chyba to jest full. I guess. Rakiety mi się kończą. Kolejne kule. Tak, 30 to jest maksimum, dobra. To w sumie tak najgorzej z tymi kulami, tak całkowicie szczerze bym powiedział. Kurde. No dobra, wystrzelmy sobie jedną, to dobra, nie będę was tak teasował. Uwaga! Uuuu! No to jest jednak majstajszy, co mam powiedzieć. Ale łzyki też dobrą robotę. No to nie wiem, albo mi lepiej idzie, albo się nauczyłem ogarniać amunicję i wszystko, albo ja nie wiem, bo tym razem nie umieram tak na tym poziomie. Jak tam na... jak się walczyło z Zumzumem. W sumie przed walką z centralnie przed walką z Zumzumem. Tam szło bardzo chujowo. A tutaj nie najgorzej. Nie najgorzej, jest całkiem ok. Wyjazd byku. Dobra, się muszę posłużyć jak granatem. Tutaj pamiętam na szczęście, że mam. Kurwa, mi coś po nocy mi coś chodziło. Pomocy. Jakieś kurwa komary. To jest otwarte, ja przez zapalone światło. No tak. Sekunda, muszę okno zamknąć, bo przecież mnie robaki zjedzą. Chyba wiem, że mam okno otwarte. Ej, pierdalaj. Tyle mam do powiedzenia. Wyjazd z otwartym oknem, lecimy dalej. Kontynuujemy gierę. Pyk, co się będziemy przejmować? Ała! Ty, Sydu. Coś ci się pomyliło chyba. Takie mam wrażenie.
Mamy rakiety jeszcze, plus 8. Gituwa, gituwa. No to coś kuwa. Wchodzę do domu, nie? Typałem komputer i takie, okej, nie masz drugiego baku. Nagle się pojawia jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mówię, kurwa, coś jest nie tak. Patrzę, jest okno otwarte, myślałem, że jest zamknięte. Specjalnie do was nagrywam z wyłączonym wiatrakiem. A jest gorąco. Oj, się wystrzelałem ze wszystkiego. Z czego mam teraz strzelać? Bo muszę z rakietnicy, nie mam wyjścia. Amunicji nie mam więcej. I mi się życie kończy pomału. Bo ich jest dużo. Dodatkowe życie kolejne, spoko. Luźno. No nie, kończy mi się amunicja, tak całkowicie poważnie. Nie wiem, czy ja mam tu, muszę tu używać tej kuli? Ja zabiłem chyba swojego, nieważne. Dobra, ja się uczę używać kuli. Pięknie, zaraz umrę, ty. Bez jajec, o kurwa, ile ich jest. No, było to być trzech naraz. Może została moc była, czy coś. Ja muszę dobrze tym rozporządzać, bo... Dobra, tak chcesz się bawić? No to je! Dwie naraz. Niech liże mój ołów, spoko. Niech liże ołów. Okej. Okay. Okryje. To była naprawdę ciężka przeprawa. I ta lokalizacja jest naprawdę duża. Także no. Tutaj sobie pancerz, amunicja. To się wszystko przyda bardzo nawet. Puszcz jak sam śpiesznie biega. No są te lizaki, tak, tak, tak. Coś było z tymi lizakami, no. No ale jest i obstawa oczywiście. Tych lizaków. No nie, no stary, odejdź. Za blisko, zdecydowanie za... O, rozwali mnie z tymi robakami. Najgorszy okres dla youtubera to jest lato. Jeżeli nie macie klimatyzacji, tak ja nie mam klimatyzacji w domu, no to jest najgorszy okres, jaki może być. Miał klimę, to puszcza sobie klimę, jest elegancko, tutaj chłodniutko i wywalone. A tak co, się muszę męczyć. Jest Lipton. Nie trafiłem ich jeszcze. Trafiłem tych z tyłu, super. Po prostu świetnie. Umieraj. Umieraj, typie, dobrze. Pojawili kolejni, oczywiście, że tak. Przecież taka byłaby chora. Dobra, żyjemy. Umieraj, typie. We are going to die śmiercią. Umrzemy śmiercią, ja wam mówię. Się bardzo źle wszystko skończy, yo. Bardzo źle wszystko skończy. Bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. No jak nic by to się stąd wydostać, prawda? Oh, thank you! Oh, Jesus, tak! Thank you so much! To się bardzo przyda. Nawet nie wiesz jak bardzo. Dzięki ci wielkie. Nie przeżyłbym, gdybym miał jeszcze iść gdzieś teraz walczyć. Kompletnie bym tego nie przeżył. Ale dobra, jakoś żyjemy. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej? Ale nie jest źle. Tam jeszcze lecą. Jakie dolary bydła. No. Panowie, no. That's illegal. No, Papa Man, that's illegal. Oh, that's a big boy. Oh, that's a big boy. A big boy got lots of health. I sto mi zabija za jednym strzałem. Ty jesteś chory, chłopie. A ich jest dwóch. Chyba. I prosto w jakie te wyjechałem, ale musiałem się to wydostać jakoś. Dobra, teraz, chłopie, umierasz śmiercią. Nie. Chyba umarł na szczęście. No trochę też auto-aima z tego co zauważyłem na tym. Muszę to rozwalić, pewnie nie. Dobra, pierwszy lizak zebrany.
mam jeszcze 3/5 zdrowia w moim pojeździe. Także lepiej się pilnujmy z tym zdrowiem. I żeby się kolejni nie pokazali tacy duży czerwoni i bardzo dużo obrażeń zadający. No pojawiło się taki... Nie, pojawił się jednak ten duży. God fucking damn it. Chyba strzelił. Co tak ta dupca? Jezus Maria, dużo tego puszczają. Trochę za dużo bym powiedział. Mogę iść teraz tych bić? To nie są aż tak ważni, to jest taka obstawa, która to naprawdę niewiele mi zrobi. Ale no, lepiej ich, wiecie, usunąć, bo jeszcze urosną. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, także... No. O, teraz mogę to pozwalać. Extra life! No, nie widziałem w ogóle, że to teraz może skakać, ale najwidoczniej może. Co to był za dźwięk w ogóle, taki jakby podwójny, taki zepsuty? Czym to było? Okej, okay, wiecie co? Ja naprawdę nie umiem w tą grę grać. Macie rację, tylko ej, na moje usprawiedliwienie, żeby się rozwalić. To tu musi być sekret w tym, poczekajcie sekundę. Tego się jako jedynego nie da rozwalić. Próbowałem akurat rozwalić tego, którego się nie dało rozwalić. Okej, okay, to jest moje usprawiedliwienie w tym momencie. Okej, okay, what the fuck. Ja nie wiedziałem, tylko coś się stanie. Mogłem sobie pomóc. Mogłem sobie pomóc. Okej. Okay. Robię sobie po prostu pod górkę. Bez mógł długo na dupcą. Ale ja lubię sobie być pod górkę po prostu. I tyle. Bierzemy Serious Damage i spierdalamy. Serious Damage! Hell yeah, brother! A to na pewno jak pójdziemy, to coś się wydarzy. F6 sobie rąbrujemy tutaj. Nie wiem, czy ten pojazd potrafi pływać. Może? LOL? Z pod wodą? No spoko. W ogóle coś jest? Niezbyt. To wolę sobie grę wczytać, bo... Mi się Serious Damage tutaj marnuje, a wolę go wykorzystać jakoś logicznie i rozsądnie i mądrze. Okej, okay, ty sobie tam skacz. Spoko. Mi to zwisło. No, już myślałem, że moim pojazdem tutaj nie mogę wejść. Okej. Okay. O, siemano typie. Bataliero. Kurwa jebana. Come out, come out. I've got something for ya! No! Oh, look at these delicious lollies! Oh, they're so tasty! Yummy! No! No! Okay, that does it! Ma tylko lizaka tutaj aż. Na piersi. Będzie zastrzelony ten lizak. O, i teraz pierdol! That's a big boy. You can be your own planet. You'd have to hold your pants up with an asteroid belt. Jedna was takety. O, kurje. No dobra. No to panie i panowie, czas na walkę z Princem Chanem. Jak nic. Jaki chłopiec wielki ogon ma. That's a big boy. Look, just give me the medallion and nobody will get hurt. I was sort of hoping you'd say that. Oh,
Książę Chan. A, no tak, jego się nie bije, tylko bije się w gong. No, no pamiętam teraz, dobra. Dobra. To w ogóle pająki miały być i są, dobra, okej. Okay. Plan działania. Następujący. Życie. To jest pierwszy i najważniejszy plan. Tego co pamiętam też, to można po prostu przejść ten gong byle czy, na przykład uzikami, nie? Dokładnie, i on dostaje wtedy obrażenia. No, z tego co pamiętam, walka z nim jest absolutnie banalna, ale mogę się przeliczyć, także lepiej żeby się... O kurwa, to jest woda! Woda jest powalnia! Woda jest powalnia! Byk, 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 byk! Chyba muszę patrzeć, kiedy to się otwiera. Nie przegapić mojej okazji na... Zadaję mu obrażeń, bo tutaj będą przeciwnicy lecieć. No, no toper. Także lepiej, żeby się tutaj zabezpieczyć. Nie wiem, czy ta walka jakoś ewoluuje, nie pamiętam tej walki aż tak dobrze. Jedynie co pamiętam, to że była bardzo prosta. Że była troszeczkę żałosna. Ale mogę się mylić oczywiście. Czy ten się aktywuje znowu? Au! Ale to jego śpiewanie, mogliby sobie dać śpiewaniem spokój, bo jest absolutnie paskudny. Wiem, że taki był zamiar. Ale Jezu, to boli w uszy. No tak, ja mu się nie zadaję obrażeń. Chyba z tego co pamiętam. Z tymi beczkami coś się robiło? No o, absolutnie, że absolutnie się robiło. Pochowane są rzeczy w tych beczkach. Rozwalamy te beczki. Zapnij ryło, co? Sojus bomba, hello. Co jest wtedy jak jebne... O Boże, użyjemy tej Sojus bomby w końcu. Chociaż nie ma na kim tutaj. O, chyba na dół. A, będzie walka z nim na dole teraz. O, spaghetti, o. No bez jaj, że nie trafiłem ani jednego tego klauna. Aż tak dokładnie jesteśmy z tym wszystkim? No tak, jest na dole. To chyba wpierdol. Tak, można zadawać obrażenia mu już, okej. Okay. Wiecie co, użyjmy tego. Chociaż raz. Bum. Pięknie. Dobra, synu. Nie chciałem ci tego robić, ale... najwidoczniej muszę. Co to za jakieś ultra dźwięki? Dobra, spierdalamy, bo nas rozkwasi na małe jabłko. Na małe, na kwaśne jabłko. Nie wiem, czy on ma jakiś... ten... punkt specjalny, w którym można bić, ale raczej nie, po prostu się go nawala. I tyle, w przeciwniku nie ma, jest tylko on. Więc... mi tak trochę żałocha, no co mam powiedzieć. Obrzygnął. Co to było? Nie chciałem sobie broni pić. Jezus. There we go. This is your end, brother. I'm sorry to tell you, but this is the end. Żałosna walka z nim była. Bardzo żałosna. Już cięższa była z Zumzumem. Ale jego animacja śmieci jest zajebista, co to pamiętam. Najlepsza na razie ze wszystkich, jakie były, to na pewno. Muszę to włosy tak odstawać? To wkurwia. Teraz rozumiem, że wszystkie dusze, które on pożarł, właśnie zniszczyły go od środka. Nie wiem, się starszym tu się więcej wie. No to mamy trzecią część Metalionu z 5. Prince Chan pokonany. Fuck yes.
44 tylko zabitych. Dziwne. Mega dziwne. What is this? Nothing. Next up, Clear Planet. Clear Planet, you say? Moja ulubiona planeta. Yes, Clear Planet. Look. I najlepsza planeta. Open 9 AM 5 PM. Rocks, found more rocks, more volcanoes, and that would be the summary. And lava, lots of lava. And clears. Eots, you see, clears the once keepers of the Medallion. Before Mental dropped 10 billion gallons of napalm on the planet and wiped them all out. Later, Mental raised them from the ashes and turned them into its most deadliest warriors. And what about the medallion piece? Klirowski, no. Jakaś projekcja, po prostu. I knew I saw something. O, panie i panowie, to jest tak zajebista planeta, że ło. To się takie jaja dzieją, że ło. Złowieszcza jest. Straszna. Jest pełna klirów. I muzyka jest zajebista. Podwójna strzelba. Super. Zanim co... O. Ta planeta wygląda lepiej niż ją pamiętałem. A to wygląda absolutnie przerażająco. Ale to się będzie działo, ale tu się będzie działo, panie i panowie. Już nie mogę doczekać, ale jak na razie żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pyszczam pokonany, następny jest Klirowski. Klirowski, tak, Klirowski jest następny. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.